Hej, cześć, siemano, z tej strony Lejkmer, witajcie w kolejnym odcinku z Wiedźmina trzeciego. No i słuchajcie, porobiłem jakieś tam zadania poboczne, pozbierałem rynsztunek kota mistrzowski i różne takie rzeczy porobiłem, które mogłem, tak żeby was tam jakoś nie zanudzać. No i słuchajcie, jesteśmy już w Nowigradzie, z powrotem w Nowigradzie, gdzie będziemy sobie wykonywać zadanie główne, bo zobaczcie, zadanie poboczne mamy, no jakby nie patrzeć, zadanie, którego nie możemy zrobić, bo nie ma tego kolesia tam. Mamy jeszcze wściekłe pięści, no można byłoby to zrobić, nie powiem, że nie. No i poszukiwania, no tutaj niestety nie wiem, gdzie był ten dom i spaliłem questa, że tak powiem. Bo nie mam pojęcia, gdzie było to miejsce. No i co jeszcze? Poszukiwania szkoły wilka, gryfa. Jakoś niespecjalnie mi się chce ich szukać, a i tak używam tylko kota. Tak więc ostatnie przygotowanie i mieliśmy porozmawiać z Avalachem. Zobaczymy, co on ciekawego nam powie. On jest u góry, tak? W jakimś tam pokoju takim ekskluzywnym, już nie pamiętam, jak on się nazywał. Rubinowy? Jakoś tak, no nie powiem, no jest pokaźnych rozmiarów. Przyznam, że tego się po tobie nie spodziewałem. Macie osobliwy gust. Jak poszło na Łysej Górze? Przecież jesteś wiedzący. Pytałem z kurtuazji, której wam zabrakło, gdy wyjechaliście bez słowa. Ciri się śpieszyło. Wiem, pisała w liście, ale ja nie o tym. Sprawnie się uwinęliście z Imneritem. Na tyle, że w pewnym sensie mnie to zainspirowało. To znaczy? Wyeliminowanie jednego z wielkich generałów znacznie osłabiło Eredina. Zostało jeszcze dwóch. Jak się ich pozbyć? Karantyr jest lojalistą, ale Gels to co innego. Był wierny naszemu poprzedniemu królowi. A tak się składa, że Eredin go otruł. Zabójstwo króla, mocna rzecz. Rozumiem, że niewiele osób o tym wie. Z żyjących bodaj tylko ja. I oczywiście Eredin. Pytanie, czy Gels ci uwierzy? O to się nie martw. No dobrze, to co proponujesz? Sprowadzić go tutaj i pokazać, jak było naprawdę. Świetny plan. Problem w tym, że nie wiemy, gdzie jest. Wiemy. Gels jest w krainie NL. Chyba coś ci umknęło. Być może ty i Ciri umiecie podróżować między światami, ale ja już niekoniecznie. Zapewne wiesz, że oprócz tego, w którym jesteśmy, istnieje też wiele innych światów. Łączy je system przejść, ukrytych bram, które pozwalają przechodzić z jednego do drugiego. Oczywiście tylko nieliczni o nich wiedzą i potrafią je znaleźć. Na przykład wiedzący. Na przykład. Niebawem otworzy się jedno z przejść, niedaleko stąd. Między tym zacnym przybytkiem a zaułkiem rzeźników. To nasza szansa. Idziemy? Możliwość przeniesienia się do innego wymiaru? Jak najbardziej mi się to podoba. Ruszajmy. To jest coś, co no rzadko nie spotyka się. Tak więc Geralt, nie wybrzydzaj. Znam ten dom. Miałem stąd przegnać Bożątko. Miałeś? Uznałem, że jest nieszkodliwa. A już myślałem, że naprawił coś, a tu dupa. Okej, idziemy. Do piwnicy, tak? Tu jest przejście. Okej. Ej, no to my tu byliśmy za ścianą, ale. Przejście za ścianą. Ale tego chyba nie było. To tutaj. Kiedy wejdziemy, nie będzie już odwrotu, póki nie dotrzemy do Gelsa. Bo to
Tak, ruszajmy. Pamiętaj, gdziekolwiek trafisz, szukaj miejsca, które wygląda podobnie jak to tutaj. W końcu się spotkamy. Zostaniemy rozdzieleni? Tak, to możliwe. Nie mam umiejętności twojej protegowanej. Zirael jest panią czasów i miejsc. Ja jedynie potrafię wykorzystywać sekretną wiedzę. Już czas. Zatem zobaczmy. No myślałem, że zobaczymy jeden ze świat... Widzę portali. Myślałem, że zobaczymy tylko jeden, na przykład świat, gdzie przebywa Dziki Gon, ale zobaczenie innej... już grafika sama w sobie mnie ciekawi. Oczywiście ta na loadingu. Okej. Gdzie jesteśmy? O kurde! Co to jest? Mass Effect? O kurde! Przez czas i przestrzeń. Jesteśmy? Witaj na pustyni Diddivet. To gdzieś w naszym świecie? A czy w waszym świecie macie takie kaniony? Chodź, idziemy. No chyba nie mamy, ale muszę ci powiedzieć, że jest tutaj... Co to właściwie za miejsce? Niezwykle ładnie. Bardzo stary świat. Wyeksploatowany i zniszczony. Jest tu jakieś życie? Głównie pustynne stworzenia, zdolne przetrwać długie miesiące bez wody. No i olbrzymie pazurnice, głęboko pod powierzchnią. Musimy uważać, żeby nas nie wyczuły. Czyli pewnie. Byli tu jacyś ludzie albo elfy? Myślisz, że tylko człekokształtni mają monopol na niszczenie światu? To co tu żyło? Jakieś inteligentne potwory? Przypatrz się tym skał. Coś ci przypominają? Wyglądają trochę jak koryto wielkiej rzeki. Albo dno morza. Czyli żyły tu jakieś wodne istoty? Nie. Żyło tu morze. Chcesz powiedzieć, że... Istnieje wiele światów i jeszcze więcej form życia. Wiele z nich jest inteligentnych, o wiele bystrzejszych od was, ludzi. Ale okazuje się, że nawet to nie powstrzymało ich od wyczerpania zasobów swojego świata do ostatniej kropli. Dobra, no nie chcę przerywać Avalachowi, bo mówi całkiem ciekawe historie. Jest i portal. Wygląda na lekko zrujnowany. Pozory mylą. To na co czekamy? Aż się otworzy, to powinno potrwać najwyżej kilka chwil. Tak, odnośnie tego stworzenia żyjącego głęboko pod powierzchnią, coś czuję, że trafimy na niego prędzej czy później. Co się dzieje? Pazurnice nas wyczuły. Świetnie. A propos. A to takie trochę Endriagi. Ale widzę, że jest ich sporo. No ej, no chciałem poekspić. No dobra, no. Jeśli zobaczymy inny świat... A no to wygląda, że właśnie jesteśmy w innym świecie. Wow! Ale tu jest zajebiście. Portal portalem, ale... Widzicie, jak to wygląda? To naprawdę wygląda jak dno morza, jakiegoś oceanu wielkiego. O, miejsce mocy nawet. Jest przejście. No, a Geralt, ale wcale blisko to one nie jest. Nie wiem, czy zauważyłeś. Te opary nie wyglądają szczególnie zachęcająco.
No nie wyglądają. Przyznam ci rację. Jest to miejsce mocy. Tam jest. Czekajcie, zapiszemy, bo nie chcę się zabić od razu. Zaraz. Muszę wstrzymać oddech. Jeszcze chwila, jakby się udusił. Co ja, Geralt, ci poradzę, no? To byś się udusił. Ale ja chcę do miejsca mocy. To miejsce mocy. Elegancko. A czy tam jest następne? Nie, ale tak wygląda. Dobra, no musimy jakoś się dostać tam do tego portalu, ale nie wiem, którędy za bardzo. Tu jak zejdę, to zginę. Ewentualnie tędy. Wydaje mi się, że to będzie dobra trasa. Ładnie tutaj, ładnie. Muszę omijać te trujące chmury, albo bardzo szybko przez nie przechodzić. No, Geralt, bardzo dobre myślenie. Chciałbym tam teraz przejść. Dasz radę? No, mało brakowało. Tu jest jeszcze dalej. No, stój. Stój. Okej. Nic, no chciałbym tam przejść. Nie mamy tutaj wybranego miejsca, gdzie mamy się udać. Dlatego też musimy na czuja biegać. No dawaj, Geralt. I no na razie nam jakoś to wychodzi, bo jesteśmy coraz bliżej portalu. Innego miejsca mocy nie widzę, żeby to było. A, no tędy, prosta droga. Albo i nieprosta taka. Trzeba trochę wdechnąć powietrze, no i możemy lecieć. Zobaczmy, gdzie teraz dojdziemy. Oż ty, kurde, pod wodą. Ale wymyślili, no. No, jakby ktoś przeszedł przez portal i... Okej, zamrożona kraina. No nieźle. To teraz mi zaczyna przypominać Gigon. Jakby ktoś tam przeszedł przez portal i odszedł od komputera... Jak zimno. To byłby w kropce. Chcę zobaczyć, co jest na zewnątrz. Okej, to jest do wyburzenia. Wow. Ja już widzę. Muszę się gdzieś schować, bo zamarznę. I szybko znaleźć następne przejście. Może jak znajdę kolejną taką kryjówkę, to jakoś dojdę do przejścia. Proszę bardzo. Kawałek drogi jest. No dobra, musimy chować się. Nie no, całkiem, no, całkiem taki fajny system. Mi się już podoba. Okej, tu możemy zajść. No dobra, no nie oszukujmy się, ale takich rzeczy jak drut to ja już nie potrzebuję do niczego. To mi odbiera życie. Niezbyt miłe to jest. I wszedłem w takie miejsce, gdzie nie za bardzo cokolwiek tutaj jest. Teraz tam mamy jaskółki i tak dalej. Okej. Całkiem takie sprawne to było. O, Geralt! Skąd ty wylazłeś? Światło w takim miejscu. Ktoś musiał je zapalić. A jeśli mam szczęście, ten ktoś to pewien zgryźliwy wiedzący. Domy zasypane aż po dachy. Ciekawe, ile trwa ta śnieżyca. Nie wiem, Geralt, ale zajrzyjmy do ekwipunku. Weźmy sobie jakieś suszone owocki. Sobie je przegryźmy. I wypijmy jaskółkę. No i dobra. Czas ruszyć w zamieć, tak?
Okej, okay, halo. Czemu to leci dalej? Dobra. Jakaś chałupa. Możemy się ogrzać niby, tak? Oczywiście, co innego mogę tu spotkać. No, wow, fajnie. Podpalmy sobie ognisko. O, jak życie nam się szybko regeneruje, no kurde. Chodźcie panowie, chodźcie, 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 chodź. Jak nie teraz, to później zginiesz, no. To już zależy tylko od ciebie, kolego. Teraz albo później. No dobra. Ja nie zmuszałem. Okej, okay, kolejna kryjówka. Z tym, że... Tu nic nie ma. Okej, okay, dobra. Czyli to jest tak, żeby sobie stanąć. Nawet nie stanąć. Dobra, biegniemy zatem. Kawałek drogi tutaj jest jednak. Okej, dobra. Jesteśmy. Okej, chciałem powiedzieć... O! Jakieś zejście w dół. No nie. Nie ma takich rzeczy jak zejście w dół. Dobra, słuchaj no kolego, gdzie teraz? Wiesz czy nie? Tam dalej chyba, nie? Przed siebie. Gdzieżby indziej. Okej, tu jesteśmy osłonięci. I do wieży. Elegancko. Okej, okay, to jeszcze nie koniec. Kurczę, myślałem, że... A gdzie jest ta wieża? Tam jest. Okej, okay. No dobra, no to dzida, lecim. Geralt mi proszę nie zamarznij, co? No fajnie. Dziki gon, super. Bardzo jesteście... Pomocni, nie powiem, że nie. Dobra, da się przy tym ogrzać? No niby da się przy tym ogrzać, dobra. Spróbujmy, zobaczymy na jak długo to nam starczy. Ja się to wierzę, nie został daleko i tam na pewno nie jest jakieś światło, a portal otwarty. Okej. Okay. Fajnie. Latarnia w górę, a my w dół idziemy. Długo ci zeszło? Jakieś problemy po drodze? Nie, no tam trochę popływałem. A, nie. Po prostu podziwiałem widoki. Co to za miejsce? Wydaje mi się, że już tu kiedyś byłem. Bo to prawda. To tu walczyłeś z projekcją Eredina, a wcześniej Ciri stoczyła tu walkę o ciebie. O czym ty mówisz? Nigdy się nie zastanawiałeś, jak to się stało, że opuściłeś czerwonych jeźdźców. Wiele razy, ale nic nie pamiętam. To Ciri po ciebie przyszła. Wyczuła, że jesteś w niebezpieczeństwie. Wyrwała cię z łap Gonu i przeniosła do lasu pod Kaer Morhen. Eredin zaczął ją ścigać. Przeze mnie? Czemu nic nie powiedziała? A co by to zmieniło? W sumie to nic. Tak naprawdę. Ty rozpaliłeś światło na szczycie? Pomyślałem, że tak łatwiej ci będzie trafić. W końcu do tego służą latarnie, wskazują drogę. Miałem nadzieję, że jednak się nie rozdzielimy. Uprzedzałem cię, że to może się zdarzyć. Którędy wypadła ci droga? Przez świat, w którym umierało słońce. Z trudem dotarłem do kolejnego przejścia. Idziemy po Gelsa, ale właściwie ciągle nie wiem, czemu jest taki ważny. Eredin jest inny niż król, którego zabił. Interesuje go władza dla samej władzy. Nie ma cierpliwości do rządzenia.
Większość czasu spędza podróżując na czele Czerwonych Jeźdźców, więc potrzebuje w stolicy namiestnika. Gels jest świetnym administratorem i jeszcze lepszym intrygantem. To najniebezpieczniejszy elf NL. Ma jakiś słaby punkt? Tak, jest uczciwy. Co to za świat? NL? Nie, to Ted Day Red. Czas końca. Świat zniszczony przez białe zimno. Wszystkich nas to czeka, choć na różnych etapach istnienia. Mówisz, jakby w ogóle cię to nie ruszało. Eredin dał się przytłoczyć świadomości zagłady i teraz rządzi nim strach. Nie chcę popełnić tego samego błędu. Możesz jaśniej? Nie tutaj i nie teraz. To miejsce nie wygląda zbyt bezpiecznie. Ruszajmy. Tędy. Kiedy otworzy się następne przejście? Za chwilę. No powiem wam, że... cała ta historia tych światów i tak dalej, no to... kurczę... mogła być w ogóle osobna gra, tak naprawdę. Okej, okay, już myślałem, że go nie ma. To Tirnalia? Pałac Świadomości. Dawniej księżycowy. Główna siedziba Gelsa. Dobra, tam mam jakieś drzwi, ale zapewne zamknięte. Ładne miasto. Miło, że doceniasz. Elfia architektura jest nieco bardziej wyszukana niż wasza. O kurde. No słuchajcie. Redzi, naprawdę. Wiem, że raczej nikt tego nie obejrzy, ale... skupcie się na robieniu takich gier, jak teraz widzimy, z takimi widokami, bo to jest coś nieziemskiego. Jeśli można byłoby jeszcze tam się przechadzać, to już... wow. No dobra, zobaczmy. To jest elfka, okej. Okay. Kto to? Co oni tu robią? Chyba skończymy na dziś, moja słodka. Bądź tak dobra i zostaw nas samych. Wygląda troszkę jak Geralt. Bo chyba wszyscy się zgadzamy, że to sprawa tylko między nami. Prawda, panowie? Jak Krewa najbardziej. Pan Edkoamhan Maha i Wiedźmin z Rivi. Kedmin. Jak wam się podoba moja nowa modelka? Przypomina nieco Lare Dore. Nie uważasz, Krewa? Być może wzrostem, niczym innym. O, widzę, że to dla ciebie nadal drażliwy temat. W takim razie zmień go. Napijecie się czegoś? Dobra, to ma być miłe spotkanie. A, prawda, wy tu nie hańbicie się takimi trunkami. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tu ciebie, Wiedźminie. Swoją drogą zawarłeś interesujący sojusz. Tak z ciekawości, myślisz, że Avalach jest z tobą szczery? Nie, ale to wasza cecha gatunkowa. Więc skończ sączyć jad, bo to nic nie da. Wydaje mi się, że dostrzegam cień zniecierpliwienia na waszych twarzach. A zatem co was sprowadza? Przyszedłem ci powiedzieć, kto zabił naszego króla. Zadaliście sobie wiele trudu, żeby do mnie dotrzeć. A zatem kłamstwo, które dla mnie przygotowaliście, też musieliście dobrze dopracować. Zobaczysz prawdę, wyśnisz ją. Znalazłeś o Neiromantę? Oni zawsze śnią prawdę. Czyli przeczucie mnie nie myliło. To będzie interesujące. No chętnie bym zobaczył w ogóle, jak wyglądał ten ich król. Owszem, pozwól z nami.
Wiedźmin Geralt, prawdziwy człowiek czynu. Można wiedzieć, dokąd mnie prowadzicie? Do świata Enseed. Tym razem bezpośrednio. Chodźmy, zanim zleci się tu straż. No cóż, interesujący obraz. Nieprawdaż? Tak, to było dziwne. No, dawaj, dawaj, ładuj się. Już tych podpowiedzi mam, kurczę, dość. Tyle tego wczytywania momentami jest. Okej, okay, tam wyskoczyło coś z eliksirem orka, który pozwala nam dłużej oddychać pod wodą. Pierwszy słyszę o nim. Chyba nawet go nie mam. Okej, okay, Corin Tilly. No, tę pannę to my znamy. Rozumiem, że nie muszę przedstawiać naszego gościa. Witaj, Zirael. Więc to prawda, że jaskółka trzyma teraz z lisem. Nie próbuj nas szczuć na siebie. Nie pamiętasz, jak Avalach cię szantażował? Jak próbował cię zmusić, żebyś grzała łoże naszego króla? Dysponował twoim ciałem, jakbyś była świńską półduszą. Pamiętam, ale jeszcze lepiej pamiętam, jak doradzałeś Redinowi, co ma ze mną zrobić, gdy mnie już pojmie. I pamiętam, co czerwoni jeźdźcy zrobili w Karmoren. Nie przyszedłem tutaj, żeby się kłócić. Gdzie są obiecane dowody? Zobaczysz je we śnie. A tak, ona jest romantka. Jej wizji nie da się zafałszować. Chcesz mi pokazać, jak Eredin zabił naszego króla? I co dalej? Mam podburzyć Enel przeciw Eredinowi? Wywołać rewolucję i ogłosić Avalacha nowym królem? Nie pochlebiaj sobie. Wystarczy, że wystąpisz przeciw Eredinowi. Dobrze. Niech wieszczka wyśni mi ostatnie chwile mojego króla. Wyśni je nam wszystkim, żeby nie było żadnych niejasności. Czemu nie? Fajnie. Czyli my będziemy mogli zobaczyć po prostu, co się tam działo. Nie tylko on. No i co teraz, mój drogi nieznajomy? Ktoś tu jest w kropce. Wasza jedyna szansa to wydać mu bitwę na ustalonych warunkach. W tym świecie, w dogodnym miejscu. Musicie płynąć na Skellige i odnaleźć Kamień Słoneczny. Dzięki niemu wezwiecie Naglfar i Eredina. Eredin nie otrzyma posiłków od Enel. Postąpiłeś słusznie. Wkrótce otworzy się nowy portal do Tirnalia. Ustabilizuj go i będziesz mógł wrócić. Chodź za mną. Czyli jedną część planu mamy już wykonaną. Została jeszcze rozmowa z Triss oraz rozmowa z Jenką. Równie dobrze to mógł być blef. Mógł to powiedzieć tylko po to, żebyśmy go wypuścili. Zaraza, trzeba go było przycisnąć. Spokojnie, Avalach zna go lepiej.
Wróci i wszystko nam powie. O wilku mowa. Geralt się martwi, że za szybko wypuściliśmy Geelsa. Tanio się okpił. Sprzedał nam kilka rad. Jakąś historyjkę o słonecznym kamieniu. I pewność, że nie wesprze Eredina. A to już bardzo wiele. Wygląda na to, że masz jakiś plan. Może się nim z nami podzielisz. Gdy znajdziemy słoneczny kamień, dzięki magii waszych czarodziejek, ściągniemy okręt Eredina do zatoki przy wyspie Undvik. Król Gonu wpadnie w przygotowaną zasadzkę, a my go zabijemy. Tak po prostu? Pokonanie Eredina nie będzie łatwe, ale dokonamy tego. Odszukajcie czarodziejki z loży i widzimy się w porcie. Płyniemy na Skellige. No cóż, wygląda na to, że... ...że bardzo szybko może się skończyć gra. Mała sprawa, to masz do załatwienia. Kiedy ostatnio byłam w Nowigradzie, miałam trochę kłopotów. Wyobrażam sobie. Parę osób mi wtedy pomogło, a inne niekoniecznie. I jednym i drugim chcę się teraz odwdzięczyć. Pójdziesz ze mną? Chętnie ci potowarzyszę, ale muszę wcześniej coś załatwić. W takim razie będę czekać tam, gdzie mówiłam. Na rynku Złotego Miasta. Okej, okay, dobra, słuchajcie, tak więc... Striss z Yennefer oraz zadanie, które nam tutaj... no niestety nie mam tego zadania, ale zadanie od Ciri. Zobaczymy już w następnym odcinku, tak więc słuchajcie, dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku z Wiedźmina trzeciego. Fajnie by było, jakbyśmy wbili jeszcze, słuchajcie, dwa poziomy, czyli ten do końca oraz jeszcze jeden. Wtedy będę mógł założyć już mistrzowski rynsztunek szkoły kota. Bo jest od 34 poziomu. Fajnie by było zobaczyć w maksymalnym opancerzeniu Geralta. Czy to się uda? Zobaczymy. No, na chwilę obecną nie wiemy, jak szybko skończy się gra. Ale tak czy siak, dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku z Wiedźmina trzeciego. Trzymajcie się. Piona.